Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie w szachach błyskawicznych w mistrzostwach świata w Uzbekistanie dzieje się bardzo wiele, bardzo dobrze idzie Jakubowi Kosakowskiemu i to właśnie skupimy się na jego partiach, dwóch partiach. Pierwsza partia będzie z Hansem Mouk Nimanem, a druga z Abdusatorowem mistrzem świata w szachach rapidowych z 2021 roku, kiedy to Uzbek Pokonał m.in. innymi Senna w bezpośrednim pojedynku w Warszawie. Zapraszam serdecznie. Tutaj Kuba popisał się niesamowitymi umiejętnościami, też dobrym wyczuciem pozycji. Jest to przyszły arcymistrz na 100%. Pozdrawiam serdecznie Kubę z tego miejsca. Pamiętam go jeszcze jako małego dzieciaka. Też rywalizowałem, jak już był dorosły i miał tą siłę gry całkiem wysoką. Oczywiście ta siła gry jest nadal bardzo wysoka i progresująca. Moi drodzy, Kuba grał białymi tutaj z Nimanem. rozpoczął ruchem E4, C5 ze strony. Właśnie czarnych skoczek na F3, skoczek C6. Z Kubą jest grać bardzo trudno jeśli chodzi o kolor czarny. Znaczy, Kuba białymi gra bardzo, bardzo dobrze. Te schematy sycylijskie ma bardzo dobrze opanowane. E3, E6, skoczek na C3, Hetman C7. Goniec zagrywa na E3 naturalnie. Posunięcie A6 i Hetman F3. Tutaj o teorię mnie nie pytajcie, moi drodzy. To jest też taki ruch typowy. Tu się też często zagrywa taki, takie posunięcie z próbą wymiany Hetmanów, ale. To już ma rozpracowane dobrze kuba, trzeba grać swoje debiuty, swoje warianty i długa ruszada. Taka ciekawostka, jeżeli by na przykład gdzieś tam czarne zagrały, nie wiem, taki randomowy ruch typu H6 to mógłby nastąpić ruch skoczek na B5 z opcją zbicia tutaj gońca, bo się fajnie wieża otwiera Ale nastąpił ruch goniec na E5, posunięcie G3, skoczek zagrał na E7, Hetman wrócił na E2 z planem F4, co jest bardzo fajne białymi i takie wygodne dosyć. Tak też nastąpiło. Skoczek wziął tutaj na d4, goniec odbił, goniec odbił, wieża odbiła. Trochę wymian nastąpiło, więcej przestrzeni mają białe, goniec zagrywa na b5 w tym momencie. I goniec na B7, przepraszam, i goniec na G2, z opcją oczywiście wyprowadzenia kolejnej figury. Jest Roszada i Hetman D2. Tutaj zapewne można by było w tym momencie zagrać po prostu wieżą z A na D1, ale myślę, że Hetman D2 nic tutaj nie psuje. Jest normalna pozycja. Goniec na C6, wieża na D1. I Hetman zagrywa na B7. Moi drodzy, tutaj mm, mogłoby coś takiego nastąpić jak wieża AB8. Ruch na pewno e, przyjemniejszy z planem, e, oczywiście B4. I jak tu się należy zachować bia białymi? E, przede wszystkim można by było próbować grać jakieś G4. Może... W sumie to nie są moje schematy, ciężko mi tak bardzo doradzić. Nie chciałbym czegoś tutaj popsuć, ale na pewno Król B1 jest w zanadrzu, jeśli chodzi o zrobienie długiej roszady, no to król B1 powinien się znaleźć często w tych, w tych pozycjach, w tych schematach, ale skupmy się na partii, bo tutaj Niman myli się, grając w Hetman B7 i to się wydaje ruch dobry. Bo fajnie, Hetman współdziała i pomaga zagrać Pionkowi, ale też dobrze strzela w końca. Kuba jednym posunięciem niweluje te dwie groźby, takie można powiedzieć, cza czarnymi i zagrywa bardzo ciekawe, typowe posunięcie. Uwaga, skoczek na d5. Piękny ruch, piękny, piękny ruch. Moi drodzy, o co tutaj chodzi? Jeżeli zbija to pionek, bo to bierzemy pod uwagę, to odbijamy pionkiem i okazuje się, że bez problemu odzyskujemy figurę. E, myślę, że najlepszym rozwiązaniem dla czarnych byłoby po prostu wybicie. I e, jak to wszystko do końca wybijemy, gdzieś tam Hetman się poruszy, to możemy nawet to wybić bez żadnego problemu i zagrać wieżą na D7. Ta pozycja na tak wysokim poziomie, jacy, jaki reprezentują tutaj zawodnicy, powinna być wygrana białymi. Z uwagi na bardzo otwartą, mocną linię, ale żeby to wygrać, to oczywiście jest to wielka sztuka. Myślę, że tutaj po prostu Kuba czułby się na pewno swobodnie i by próbował cisnąć. Jednakże Niman gra jeszcze gorzej skoczek na G6, dzięki czemu skoczek zagrywa na B4. I Kuba dzięki temu posunięciu jest w stanie wybić gońca, zachowując dalej fajną, silną linię i trzymając gońca z G2, który w tym wypadku jest zdecydowanie lepszą figurą od skoczka, który jest bardzo ograniczony. E5 ze strony Nimana na co nastąpiło wieża D6, bardzo dobry ruch, tutaj Kuba gra bezbłędnie, bicie na F4, skoczek odbił i pionek odbił e, i GF. Pozycja bardzo przyjemna białymi po tym ruchu, hetmanem na E7 jest ruch E5 i pionki, bardzo dobrze komponują się na czarnych polach z, po z połączeniem z gońcem, wolna linia. Moi drodzy, to jest kompletnie wygrana pozycja Kuby. Hetman na H4. No to się pojawia jeszcze oczywiście trudność w postaci bicia na F4, ale z zimną krwią jest zbity pionek. Oczywiście wieża jest atakowana przy okazji, więc zagrywa na C8 i goniec na D7. W tym momencie można byłoby zagrać na spokojnie wieżą na F1, ale bardzo ciężko taki ruch zagrać, szczególnie w blicu, jeżeli mamy bardzo silnie ustawione figury, ale to by byłby optymalny ruch, który broni po prostu pionka i pytanie jest takie. Co mają grać dalej? Czarne, bo nie widzę jakichś tu sensownych zagrań. Nie wiem co miałby tutaj Niman do zagrania, ale Kuba niestety tak nie zagrał. Zagrał gońcem na D7 na wieżę. Od razu wieża zagrała na C4 z atakiem na pionka i ruch E6. Ta pozycja mimo wszystko jest dalej. Bardzo dobra białymi. Wieża zbiła na F4. I pionek zbije na f7. I no, wiadomo, że tutaj nie można odbić ani tą wierzą, ani to, bo zawsze goniec na e6. Tak samo jak król się zachowa na f7, no to po tym posunięciu nawet możemy bardzo szybko wygrać Hetmanem grając na d5. Jak już król wyjdzie na spacer, no to tutaj nie ma kompletnie co zbierać. Wygrywamy bardzo szybko, dając mata, ale to już taka myślę, że zabawa. Tutaj kuba dałby na pewno radę. Król zagrał na h8, i goniec na e6 z obroną. Pionka, czyli ten atut jest zachowany. Moi drodzy, pozycja jest bardzo dobra. Jest wygodna, dobra i kompletnie wygrana wieża F2. Jednakże w tym układzie... No właśnie, w tym układzie Kuba się trochę myli i zagrywa hetmanem na C3. Oczywiście tutaj blitz daje się we znaki, sekundy i tak dalej. Niestety ten ruch nie jest najlepszy. Prostą receptą w tej pozycji byłoby zagranie hetmanem na E1, dlatego że... Wiążemy tutaj te figury, i chodzi o to, że jak Hetman zbija pionka, to goniec wraca na B3, broniąc C2, bo tutaj był mocny atak. A Hetman będzie miał tutaj dużo do powiedzenia razem z wieżami, i myślę, że Kuba tutaj bez problemu dałby sobie radę. W tej pozycji. Oczywiście to nie jest jeszcze takie łatwe, żeby to wygrać. Ale już ten ogólny zamysł wie, wie, jaki by miał i wie, jakby to rozgrywał. Tak zakładam. No i cóż, moi drodzy, poszło inaczej. Hetman C3. Pozycja zaczyna się komplikować. Troszeczkę czarne łapią wiatr w żagle. Po tym posunięciu Kuba król B1 trochę późno. Skoczek wziął gońca. Szkoda. Szkoda tego gońca było oddawać. No ale cóż, tak nastąpiło. I Hetman H2. No i teraz taka powstawa. Właśnie trochę pozycja, która daje jakieś tam szanse czarnym, Kuba wziął pionka na A6, wieża z dwójki wzięła na F7 i wieża na C6. No, i niestety, ten ruch jest. Moi drodzy, przegrywający tutaj. Kuba powinien zrobić przede wszystkim lufcik, zagrać A3 i mieć problemy z głowy, no bo. Król zawsze fajnie sobie tutaj wyjdzie, a wjazd wieżą tutaj nie jest kompletnie już groźny, a czarne też musie, muszą uważać na króla, z uwagi właśnie na to, że zostają ciężkie figury. No niestety nasz zawodnik w tym układzie, ale to widać jest 7 sekund na zegarze, zagrywa wieża C6 na pewno z jakąś tam ideą i taką groźbą, żeby, znaczy grozić też jakimś zagraniem na C8. Jednak wieża wjeżdża na F1, no i Hetman musi tutaj bronić. Na D1 Hetman na H1, zobaczcie bardzo mocny układ I znowu wieża zagrywa na D6 Czyli tutaj białe trochę straciły posunięć A lufciku brakuje Wieża zbiła, hetman zbił No nie można wieżą na F1 Bo tutaj to białe wygrywają bardzo szybko W tym układzie Więc po biciu tutaj Na D1 Hetman odbił, wieża zbiła I powstała nietypowa końcówka wieżowa Jednakże ta końcówka Jest wygrana Czarnymi, e, dlatego że idzie G5. Ten pionek jest po prostu szybszy. Kuba zagrał trochę na aferę. Posunięcie A4. Na co Niman od razu odbił, i to jest dobre zagranie, jak najbardziej. Wzięcie tego pionka, bo zawsze jeden pionek mniej. Król zagrywa na A2. To jest zbyt wolne. Pionek maszeruje na G4. C4. E, I teraz, moi drodzy, Niman. Jakby zagrał królem na G7, wygrałby partię bardzo szybko, bo pionek idzie na H5, król jest bardzo blisko pionków i te piony sobie bardzo, bardzo szybko idą. Jednak Niman to też człowiek, jak się okazuje. I zagrywa posunięcie H5 e, i ten ruch daje już Kubie szansę, dlatego że zagrywa wieżą na D5. I pionek niestety nie może iść tutaj, bo jest szach. Nie ma jak bronić pionka H5. Dzień dobry. Król zagrywa na G7, i Kuba bierze po prostu kluczowego pionka. Ta pozycja już nie jest y, absolutnie przegrana. Tu już białe sobie powinny bez problemu poradzić, żeby nie przegrać. Ale król G6, y, jak się okazuje, w tej końcówce jeszcze byłaby jakaś tam możliwość postaci król F6, żeby być bliżej centrum. Ale to jest Blitz i tak poszło. Wieża H1. Wieża zagrała na F3, w sumie nie wiadomo po co. No to jest takie odcięcie szybkie, jak się grablica, no to na pewno ruchy takie przychodzą szybko do głowy, ale Kuba maszeruje pionkiem. Wieża atakuje F5, pionka. No nie, no, elementarna wieżówka. Tutaj nie można w ten sposób atakować pionka, bo to nie daje nic kompletnie i powierza C1. Kuba ma wygraną pozycję, moi drodzy. Pozycja się kompletnie odwróciła. Wieża F7 ze strony Nimana. C6 szybko idzie pionek. Bardzo szybko wieża musi zagrać, przypilnować i król A3, G3. Król zbił G2 i król się przykleił do pionka, co powoduje, że bez problemu tutaj wygrywa już Kuba. Po wieża G7, jeszcze C7, wieża G8, jeszcze na jakieś tam drapane w postaci dorobienia Hetmana. Na pewno liczył Niman, no ale w, nie można w ten sposób zagrać, bo tutaj jeszcze przegrają białe te pozycje, więc trzeba uważać, ale Kuba gra król B7, po czym? Niman się oddał. Partia bardzo zwariowana Kuba, tutaj w ogóle szedł jak burza. Trochę końcówka dzisiejszego dnia, pierwszego dnia tych zawodów gorsza, ale mam dla was moi drodzy jeszcze jedną partię Kuby, która jest troszeczkę krótsza, ale za to z jakim kapitalnym zawodnikiem Nodirbegem Abs Abs przepraszam, Abdusatorowem, mistrzem świata Rapid 2021, czyli szachy szybkie. No i partia przebiegała następująco: D4 Skoczek F6, C4, E6. Skoczek na C3, D5. E, no to jest normalny gambit hetmański. Goniec na G5, goniec na B4. E3 ze strony białych. H6 odpędzenie gońca. Goniec H4, C5. Bardzo odważnie walka w centrum. Jest bicie na D5. I uwaga, kuba gra. Hetman A5 mega ostro podszedł do pozycji. Na co Abdusatorow odbił na F6. I tu się wiąże z tym, że można zbić na C3, ale ktoś powie: beznadziejna pozycja białych, no bo trzeba odbić. Hetman zbija i król E2 trzeba grać, bo Hetman nie mógł się zasłonić, bo wisi wieża. Więc w tym układzie GF, no i ktoś powie: Beznadziejna pozycja białych, bo jest deroszada. Moi drodzy, przy tym układzie tych pionków, tutaj przy tym rozszarpanym centrum, to nie jest zła pozycja białych. Tu nie trzeba mieć roszady, żeby mieć jakąś aktywność. Wchodzi szybko wieża. No i właśnie w tym momencie ta wieża zagrywa na C1, Hetman na A3. I tutaj białe się bardzo mylą, bo biją kolejnego pionka na e 6 Abdesatorow stwierdził, że weźmie sobie po prostu pionka, jednak to był bardzo zły ruch zdecydowanie w tym momencie należałoby zbić na C5, po prostu atakować gońca, wziąć pionka solidnego na C5 i białe e, by wyprowadziły te figury i miałyby myślę, że wygraną pozycję. Jednak w blicu dzieją się cuda, po tym wybiciu jest wybicie i D5. Fatalne posunięcie, nie dające kompletnie nic, strata tempa. E, tu się okazuje, że można nawet zbić na D5 bez problemu, bo po odbiciu jest hetman na C1 z wygraną pozycją czarnych. E, lecz Kuba w tym układzie zbił na a2, wieża się zasłoniła, Hetman wziął. E, moi drodzy, no i tutaj Kuba po prostu zagrał ma na materiał. Zwyczajnie, no jak się wymienią Hetmany, to końcówka jest kompletnie wygrana, no bo e, dwa wolne pionki, kwestia techniki. E, jednakże białe w tym układzie zagrały wieżą na D2. E, no trzeba dać szacha, bo tutaj grożą jakieś niebezpieczeństwa. Król E1 i Hetman B4 ze związaniem. F4 ze strony białych, skoczek zagrał na C6. Bardzo ładnie wyprowadzone figury Kuby. Moi drodzy, tutaj trzeba klaskać, bić brawo, no, brawo trzeba, dlatego że Kuba wyczuł już błędy przeciwnika i realizuje je bardzo dobrze. Znaczy, realizuje swoje, swoją przewagę bardzo dobrze. Król F2, C4, nastąpiło Hetman. Na C1. W ogóle zobaczcie, ten Hetman z wieżą ciągle grają. Inne figury stoją w miejscu. A widać, jaki jest czas też przeciwników. Kuba trochę pomyślał, a przeciwnik gra dosyć szybko. Roszada ze strony Kuby, czyli bezpieczeństwo króla. Zapewnione mimo wszystko jest wieża B2. Hetman C5. No przepiękna pozycja. Tyle, że jest bicie na B7. Ale to nie przeszkadza czarnym. Dlatego, że jest wieża A8. Tu się przede wszystkim liczy rozwój figur. I tak też nastąpiło. Wieża już ma pełną swobodę na linii. B, skoczek wyszedł w końcu lepiej późno niż wcale, ale pozycja jest katastrofalna e, tutaj nastąpił ruch C3 zresztą bardzo dobry jest goniec na D3, wieża dała szacha, e, król na G3 król wyszedł sobie na spacer, moi drodzy i skoczek B4 na gońca, goniec B1 I w tym układzie można oczywiście zagrać wiele dobrych posunięć, bardzo dużo posunięć, na przykład goniec na A2, próbując wymienić te gońce i doprowadzać pionka do pola przemiany. Można by było zagrać skoczkiem na D5, zaatakować tutaj pionka. Wiele dróg jest do zwycięstwa czarnymi. Kuba jednak gra goniec na F5, niby troszkę gorsze, ale nadal bardzo dobre posunięcie. Próba wymiany tego gońca bardzo praktyczna decyzja, z uwagi na to, że po tej wymianie i biciu pionka gdzie nie jeden z nas by się pewnie przestraszył jest strącony ruch hetman na g6. I robią się problemy. Król h4, wieża g2. Moi drodzy, grozi mat. Hetman dał szacha, no obronił się. Okej. Okay. Król g7. Jasne, trzeba zejść tutaj. No i jaki ruch wykonać w tym momencie białymi? Nie ma dobrych posunięć. Tutaj nastąpiło skoczek na e1 na wieżę. To już jest gwóźdź do, do trumny, moi drodzy. Dlatego, że Kuba zagrywa f5, Prosi mat, niech sobie skoczek bije wieżę, nastąpiło h3 i jak zagrać czarnymi, żeby tę pozycję wygrać? Otóż Kuba zagrywa wieża G4. Po czym Abdusatorow się poddaje. Prosty powód, bicia i jest mat na G4. Brawo Jakub Kosakowski. W pewnym momencie nawet Kuba był wyżej od Jana Krzysztofa Dudy w turnieju. Jednak troszeczkę końcówka gorzej, ale pograł sobie z fantastycznymi arcymistrzami. Między innymi z Griszczukiem, czego mu bardzo zazdroszczę. A generalnie podziwiam, że idzie do przodu i gra z najlepszymi. To jest piękno szachów, że nawet mistrz międzynarodowy może kosić arcymistrzów. Mistrzów tutaj i strzelać w nich jak w kaczki. Moi drodzy, gratulacje dla Kuby za piękne partie. Czekamy na drugi dzień mistrzostw, zobaczymy jak się to wszystko potoczy. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia.